Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć tam znowuż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Warszawy Zachodniej. Jak zawsze zaczynamy sobie od pylonu 9. I tutaj trochę się pozmieniało w stosunku do ostatniego odcinka. Pierwszy dach nad nowym pylonem 9. Tam nową częścią, która jest przebudowywana, jest właściwie już gotowe, z jednym otworem na przyszłą windę. Jeśli się zastanawialiście, co tam będzie się znajdować w tej dziurze, bo tam taką wstawili dziurę, to tędy będzie wychodzić cała część maszynowni od windy, która będzie się znajdować na górze. Ponadto możemy zaobserwować, iż schody są już przygotowane mniej więcej tutaj w rejonie. Widzimy tutaj trochę poukładanych, więc jeszcze oczywiście żadnych nie ma, schody ruchome też nie są zainstalowane, ale powoli tutaj to wszystko jest składane w jedną całość. Też tutaj jeszcze nie widać drugiego toru, przy drugiej krawędzi tutaj peronowej, ale się zmieniło trochę sytuacja przy przejściu podziemnym, bo zaczyna być budowane dalej. No i właśnie sobie przejdźmy tutaj do tego, możemy stąd zaobserwować, iż jest już dalsza część tutaj wykopu, którą pokazywałem w ostatnim odcinku, że tam będzie dalsza część, będzie można przejść do głównej części hali, do wszystkich peronów i tak dalej, to właśnie teraz tutaj już powstaje i możemy to zobaczyć na zdjęciach, które pewnie teraz widzieliście lub właśnie teraz widzicie. Tam po prostu jest w innym miejscu, to jest poprzestawiane i tutaj też będzie w przyszłości jechać dalej tramwaj w kierunku Odolan, jeśli powstanie. No i tak, tutaj mamy te przejścia podziemne. Ewidentnie widzimy, że powoli powstają wszystkie poziomy tych przejść podziemnych. Poziom minus 1, poziom minus 2 tramwajowy i poziom 0, czyli już sufit i tak zwany poziom 0, gdzie będziemy mogli po nim normalnie chodzić. Przynajmniej na tym poziomie w sumie tutaj mniej więcej będzie ulica tunelowa nowa, odbudowana, z nowymi parkingami i nie wiem w sumie, czy te parkingi będą płatne, czy bezpłatne, czyli one będą, czy to będą miasta, czy będą jednak PKP, ale zobaczymy to już bezpośrednio po przebudowie, bo to jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Mamy główną część hali odpraw, no i tu się trochę tego dzieje. Coraz więcej widzimy poziomu 0 parteru, który tutaj nam powstaje, tu będzie właśnie ta część hali odpraw, która będzie się tutaj znajdować. Ponadto widzimy też przy budynku wielofunkcyjnym, iż zaczyna powstawać taki nowy, kolejny dach. Wiem, my tutaj cały czas mówimy nowy dach, wielki dach, 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 ale lecimy dalej i coraz więcej tych dachów. Tutaj już powoli się zaczyna pojawiać taka konstrukcja i jestem szczerze powiedziawszy ciekawy, jak to faktycznie tutaj będzie wyglądać, jak to się połączy wszystko w jedną całość. Ponadto możecie zobaczyć, jak wygląda przejście podziemne na poziomie minus 1, te super szerokie do wszystkich peronów, które tam powstaje. No jest bardzo szerokie, jest coraz tam czyściej, coraz to lepiej wygląda. No i ten tunel tramwajowy jeszcze pod wszystkimi peronami, można go właśnie też zaobserwować i ten zakręt, który tutaj będzie wykonywać i tutaj też będzie pełen, nie powiem koniczyna tramwajowa, bo czegoś takiego w Warszawie nie będziemy mieli, tylko po prostu trójkąt tramwajowy, gdzie w każdą stronę tramwaj będzie mógł skręcić. Co prawda w jedną stronę ten zakręt nie wiem po jakiego grzyba będzie, ale to nie jest jakiś duży problem według mnie. Także tak to wygląda, no i co my tu mamy dalej? Dalej oczywiście nie możemy przegapić tego momentu, a mianowicie kładki. Kładka też tutaj się znajduje i prace przy niej są, dużo się tam nie pozmieniało. Głównie jest już właściwie na całej długości tutaj podjazdu są barierki poustawiane. Barierki też są trochę powydłużane, jest trochę lepiej wyglądająca. Na głównej części barierek nie ma, czyli nad wszystkimi peronami. Barierki są tylko i wyłącznie do peronu, jeśli dobrze pamiętam, 5. Jakoś tak to jest poustawiane, czyli do tego miejsca, gdzie będziemy w przyszłości wchodzić, a konkretnie już za miesiąc, na peron 6, ale o tym powiem na sam koniec, o datach i jak to będzie wszystko trochę wyglądać, bo to też jest dosyć ciekawe. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o kładkę, ale co my tu jeszcze mamy? No, oczywiście mamy jeszcze perony 6, 7 i 8 i na nich trochę się dzieje. Po pierwsze peron 8 zaczyna być już widzialny i widać mniej więcej jego całe konstrukcje i gdzie będzie peron.
Przy peronie szóstym mamy z kolei już ułożoną płytę peronową, tak samo jak jest to również na peronie szóstym. Także obydwa te perony mają już właściwie płytę peronową. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda pod całym dachem, bo na tym się nie skupiłem w tym odcinku. Jeśli chcecie zobaczyć, jak prestiżowo i odjechanie wygląda przestrzeń pod nowym dachem, to musicie pójść na peron piąty sami w Warszawie i zobaczyć, bo to wygląda świetnie, po prostu nie chciałem wam tego psuć, bo widok na własne oczy to największe robi wrażenie, ale w kolejnym odcinku wam to pokażę bezpośrednio, bo to wygląda naprawdę fenomenalnie według mnie. No ale tak jak tu widzicie, jest już faktycznie krawędź peronowa, są już ciągi dla osób niedowidzących i na peronie siódmym zaczynają się pojawiać już tutaj konstrukcje bezpośrednie pod jakieś ławeczki czy inne obiekty, jakieś tablice. Natomiast na peronie szóstym już te tablice i ławeczki są montowane lub nawet w całości są poustawiane. Nawet tam widziałem pod dachem bezpośrednio, gdzie teraz możemy przejść, jak to wygląda właściwie pod nowym, dużym dachem i tak dalej, że tam, teraz przejdźmy się po prostu nad całym peronem, który teraz widzicie. Tutaj mamy trochę ciekawostek. No, widzicie, w niektórych miejscach pojawiają się ławki. Są już te tablice faktycznie, gdzie będą odjazdy, przyjazdy papierowe i elektroniczne. Zawsze musi być papier, jednak papier na kolei to jest cały czas podstawa mimo wszystko. Jest tam również taka dziwna strefa wydzielona. Trochę wygląda jak strefa palacza. Może tam będzie się wchodzić i w tym miejscu będzie można palić, chociaż według mnie strefa palacza jest po prostu tam, gdzie nie ma dachu. To byłoby najprostsze wyjście dla PKP. Ewentualnie to będzie strefa, gdzie będziemy trochę bardziej chronieni przed wiatrem, deszczem, będzie trochę cieplej. No nie wiem, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej strefie takiej przeszklonej, trochę zamkniętej w środku. Co to może być za strefa i do czego będzie wykorzystywana, bo ja jestem w sumie trochę ciekawy, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądać już ostatecznie. Co do dachu, dużo się nie zmieniło, w sensie cały czas tutaj trwają zaawansowane prace przy montowaniu wszystkich paneli fotowoltaicznych i przezroczystych i nieprzezroczystych. Tam nowe elementy się pojawiają, ale to jest mniej spektakularnie, jeżeli chodzi o sam design. Nad peronem ósmym, owszem, coraz więcej jest tego dachu już zadaszonego faktycznie, z częścią, dzięki której już faktycznie tam na dole nic nie pada, ale to powoli tutaj idzie po kolei, jak widać na załącznych obrazkach. No i tutaj to łączenie małych daszków z dużymi daszkami. Faktycznie tutaj najbardziej widać te prace, iż tutaj jeszcze jest to łączenie, bo tam musi być... bo to muszą być specjalnie powycinane segmenty blachy i tego dachu, żeby to wszystko ładnie i idealnie się ze sobą spasowało. Także tutaj chyba widać, że trochę im to trudniej idzie, bo tu muszą być te specjalistyczne elementy i to faktycznie tak wygląda, jak wygląda. No dobrze, co my tu jeszcze mamy dalej? No oczywiście nie możemy zapomnieć o całym odcinku torowiska. Po drugiej stronie, czyli po wschodniej stronie, Warszawa Zachodnia od wschodu. Tu możecie zobaczyć, iż to torowisko właściwie jest już skończone i gotowe i wygląda całkiem ładnie. No i to torowisko jest właściwie już połączone i gotowe ze stałą częścią linii średnicowej, która tam kiedyś będzie przebudowana. Także tutaj tak to mniej więcej wygląda. Po drugiej stronie z kolei trochę mniej torowiska nagrywałem, ale możecie trochę poobserwować, jak to wygląda. Tutaj słabo co jest widoczne faktycznie, co się dzieje, bo ta faza właśnie teraz przebudowy tego torowiska będzie następować 15 grudnia. Tu faktycznie dosyć dużo będzie się dziać i dużo zmieniać. Więc jeszcze przed tym 15 grudnia ja wam wpuszczę film i trochę pokażę, co tu się właściwie wszystko będzie zmieniać, jakie tu będą armagedony i z jakich peronów będziecie mogli korzystać, bo trochę się zmieni oferta Warszawy Zachodniej, trochę więcej peronów będzie dla was dostępnych. No i na koniec jeszcze z takich poszczególnych elementów, które wam tutaj chciałem pokazać, to jest oczywiście tunel Prymasa Tysiąclecia. Tu jest bardziej pokazanie właściwie całego panoramy nad Warszawą Zachodnią i tego tunelu. Przy tunelu oczywiście trwają tam dalej prace przy tej jednej nawie i na razie to właściwie tyle, co mogę wam powiedzieć. Na górze widzimy, że jest malowane, ale to właściwie widzieliśmy na przestrzeni całej tej przebudowy i to będzie jeszcze tam malowane podczas kolejnych prac i kolejnych fragmentach tego całego torowiska, także będziecie wiedzieć. Teraz wam powiem ciekawostkę, jaka trochę utrudnia sytuację na całej Nowej Zachodniej i Starej Zachodniej. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale według mnie 15 grudnia, kiedy zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy, jeśli dobrze pamiętam, to będzie 15 grudnia oczywiście, będziemy mieli dwie stacje Warszawa Zachodnia PKP. No w teorii 3 lub 4, licząc jeszcze WKD jako osobną stację, no to mamy właściwie 4 osobne stacje. No i tak, mamy WKD, mamy starą część Warszawy Zachodniej ze starymi peronami, czyli od peronu 2 do peronu 5 będzie część właśnie stara i to będzie druga zachodnia. Trzecia zachodnia to są wszystkie nowe perony. Od prawda, nowy peron faktycznie otwarty 15 grudnia
To będzie tylko i wyłącznie peron szósty, ale 7 i 8 w lutym jakoś dołączą i będą już faktycznie nowe funkcjonujące. No i czwarta zachodnia to jest peron 9, który jest właściwie wykręcony zupełnie w inną stronę i on zawsze był swoją osobistą i własną stacją czy też przystankiem kolejowym. I teraz wam tłumaczę, czemu perony 6, 7, 8 całkowicie inaczej działają niż perony od 2 do 5. Ponieważ całe nowe torowisko, które powstało na nowej zachodniej, nie jest podłączone ze starym. Wszystkie rozjazdy, które widzicie przed i za zachodnią, nie są ze sobą połączone. To oznacza, iż pociągi, które wjeżdżają na peron 6, nie mogą wjechać na linię średnicową podmiejską, ponieważ po prostu tory na to nie pozwalają, nie ma żadnego takiego przejazdu. Po przebudowie całkowitej będzie taka możliwość, ale na razie nie są łączone stare tory z nowymi torami, ponieważ też część rozjazdów jest zupełnie w innych miejscach, żeby można było to dostosować do nowych norm i do nowego projektu, jaki jest faktycznie na całej zachodniej. Także trochę się tutaj to pozmieniało, dlatego będziemy mieli tutaj obok siebie właściwie cztery stacje Warszawa Zachodnia. No ale jak będziemy właściwie wchodzić na ten nowy peron, bo to też jest trochę ciekawostka, bym wam powiedział. No, na peron szósty będziemy wchodzić kładką. Tak, to będzie mały fragment, gdzie będziemy wchodzić kładką, a konkretnie na peronie piątym będziemy wychodzić z przejścia podziemnego i później wchodzić kładką na górę i z kładki będziemy mogli zejść albo na peron szósty, albo iść dalej i zejść po rampie specjalnie wydzielonym już chodnikiem, który powoli zaczyna się pojawiać, to już faktycznie możecie zobaczyć na zdjęciach. I stamtąd będziecie mogli przejść bezpośrednio dalej do przejścia podziemnego, do, i tu jest najciekawsze, będziecie mogli wejść i przejść przejściem podziemnym na peron 9. Tak tutaj wykonawca stwierdził, iż to będzie najlepszy moment, aby na tym etapie wpuścić faktycznie pasażerów, oczywiście w specjalnie zabezpieczonym tam tunelu, żeby mogli przychodzić tym tunelem, ponieważ no nie da się tego inaczej trochę puścić tego ruchu też przy okazji. Dlatego małym fragmentem będzie wejście, tam też peron 9 nie będzie w 100% otwarty, tam będzie tylko jedną krawędzią peronową, nie będzie drugiego toru, co nie zmienia faktu, że jednak to i tak bardzo ułatwi komunikację, jeżeli w końcu wróci dziewiątka na zachodniej, ponieważ po pierwsze zmieni się już numerację, nie będzie peronu 8, tylko będzie peron 9. Po drugie, na Warszawie Wola nie będą musiały kończyć pociągi, tylko będzie normalny tutaj dojazd. No i po trzecie, będzie można w końcu dojść od Prymasa Tysiąclecia do ulicy Tunelowej, czy też do Warszawy Zachodniej, co jest dosyć dużą zaletą, której aktualnie po prostu nie ma. No i na koniec ciekawostka jeszcze pokażę, bo jest dosyć to... Ja pierwszy raz miałem przyjemność zobaczyć tą maszynę w użyciu. Jest to ubijarka do torów. Ona działa w dosyć ciekawy sposób, jak możecie zobaczyć. W ogóle to jest kompletny przypadek, że na nią trafiłem. Po prostu wystartowałem dronem i tak patrzę, o, co to za żółty pojazd tutaj na torach. Może coś ciekawego robi. No i jak się nie mogłem zdziwić, że to jest właśnie ubijarka. No i tak, jak ona działa? Ona w dosyć ciekawy sposób tutaj działa, a mianowicie podnosi ona podkłady do góry. Następnie wkłada całe tutaj tłuczeń, które widzimy, pod właśnie te podkłady, dzięki czemu o wiele bardziej podkłady są stabilne, no i wszystko będzie mogło działać na o wiele więcej lat. I to też jest taki proces, ale to jest z kolei maszyna, którą widzieliście tutaj na zdjęciach, w pełni zautomatyzowana, więc jak widzicie, ona właściwie sama jedzie. Po prostu włączacie tam, dobra, jedź do przodu i rób mi to. No i jeden z tych będzie jechać przez 112 km, co nie? Tutaj oczywiście nie mamy stupa na 100 km, tylko Warszawę Zachodnią, także po tych torach wszystkich nowych taka maszyna musiała przejechać i to poprawiać. Nie wiem do końca, jak ta maszyna działa na rozjazdach. Na pewno trochę to musi inaczej wyglądać, ale ona przez to wszystko musi przejechać i to podnieść i dopracować, żeby to wszystko było tak, jak powinno być. I wszystko ze względami bezpieczeństwa, BHP i tak dalej. Dobrze. To było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I już za 2 tygodnie pojawi się kolejny odcinek z Warszawy Zachodniej. Albo nawet nie za 2 tygodnie, jakoś na początku grudnia może coś wam w sumie wrzucę. No i może jakiegoś live'a w sumie, kolejnego zachodni w weekend. No i jeszcze jedna informacja tutaj dla was ważna, jakbyście byli ciekawi, co tam się właściwie dzieje przy Alejach Rzymskich, gdzie zostało zamknięte przejście podziemne i na górze coś się dzieje, bo tam też parking został zamknięty. Ta przestrzeń została po prostu
aktualnie wzięte od Polonobusa. Tramwaje warszawskie to przejęły, przekazały wykonawcy i wykonawca aktualnie tam pracuje. Na górze już widać faktycznie prace, a na dole prace zaczną się jeszcze trochę za jakiś czas. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeśli wszystko się dobrze uda, to jutro będziecie mieli mniejsze z tym. Pojutrze zapraszamy do meca na Brudnie, Kondratowicza i Zaciszu. Cześć!